Przeżyjmy to jeszcze raz. Bramki, które padały w spotkaniach ligowych toruńskiego Pomorzanina i startu 1954 Gniezno w sezonach 2018-2021. Zapraszam. Mariusz Gromadzki. Mariusz Gromadzki, kapitan czerwono-czarnych, nie myli się przy tym strzale. Zdobywa bramkę wyrównującą, no i niejako Będziszuk. Krystian Makowski, 2-1. Jeden z najskuteczniejszych strzelców naszej ligi. Toruńskiego Pomorzanina Krystian Makowski, czyli kapitan toruńskiej ekipy, oznaczony numerem 17. Krystian Makowski nie myli się przy tym rzucie karnym. Piątej bramki. Wykorzystuje daną mu szansę i zdobywa piątą bramkę. Torunia nie podwyższają tym samym Lewandowskiego odcięli całkowicie, bo jest cały czas siedział na nim dwóch albo trzech, to nie było zespołu w ogóle. Lepiej proszę każdy się pokazać. Musi być. Pierwszy krótki róg w tym meczu wykonuje go start 1954 Gniezno. Wykorzystany krótki rzut rożny, 1-1. Rzut karny dla Pomorzanina Toruń. Kiedyś piłka dostawała, jak było, nie było tych sztucznych razy, nie pamiętasz? Wykorzystana szansa przez kapitana. Thank you.
Górą ponownie, bramce startu, Marcin Trzaskawka.